Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszam Cię do czwartego zadania z matury 2015 dla techników. Tym razem mamy policzyć takie wyrażenie 2 razy log n do podstawie 5/10 minus log n do podstawie 5/4. Na samym początku to ja sobie przepiszę to moje wyrażenie. 2 razy logarytm o podstawie 5/10 minus logarytm o podstawie 5/4. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy robić, to tą liczbę, która stoi przed logarytmem, ja mogę sobie włączyć do logarytmu i tu się pojawi potęga 2. Z jakiego to jest wzoru? Jeżeli mamy jakąś liczbę a razy dowolny logarytm, czyli logarytm o podstawie x z y, to jest dokładnie to samo, co logarytm o podstawie x z y, natomiast nasza liczba y jest do potęgi a, tak? Czyli to nasze a poszło tu do potęgi y. Więc zastosujmy sobie to. Czyli nasze wyrażenie będzie równe logarytm o podstawie 5/10 do kwadratu, tak, bo dwójka wejdzie tu, minus logarytm o podstawie 5/4. Ok, 10 do kwadratu to jest oczywiście 100, więc będziemy mieli logarytm o podstawie 5 ze 100 minus logarytm o podstawie 5/4. Czyli teraz mamy logarytm minus logarytm. Jest również na to wzór, bo zauważmy, że podstawy są dokładnie takie same. Więc wzór jest taki. Logarytm o podstawie jakiejś liczby z x minus logarytm o tej samej podstawie z y równa się logarytm o tej samej podstawie. Cały czas podstawa jest a. Jak mamy x minus y, to z tego powstanie x przez y. Czyli pamiętajmy, po pierwsze podstawy muszą być takie same, a przy odejmowaniu liczby logarytmowane, czyli właśnie x i y, się ze sobą dzieli, tak? Bo kreska łamkowa to jest dzielenie. Ok, w związku z tym zastosujmy to. Tu mamy piąteczkę i tu mamy piąteczkę, więc na pewno podstawa logarytmu będzie 5. Z dwóch logarytmów zrobi się jeden logarytm o podstawie 5. Tu sobie tylko jeszcze równa się dopiszę. O podstawie 5 i mamy x minus y, to jest x przez y, czyli u nas 100 minus 4 to jest 100 przez 4. To jest równe. Logarytm przepiszę, podstawę przepiszę, a 100 przez 4 to jest 25. Teraz zauważmy tak, że 25 to jest nic innego jak 5 do potęgi drugiej. I teraz korzystając znowu z pierwszego wzoru, te liczby przed logarytmem można włączyć do środka, do logarytmu, ale ponieważ tu jest równość, to równie dobrze tą liczbę a mogę wyciągnąć przed logarytm. Więc tą naszą dwójeczkę ja sobie chętnie wyciągnę tu przed logarytm. Czyli powstanie mi 2 razy logarytm o podstawie 5 z 5. Kolejny wzorek, jeżeli mamy logarytm o podstawie 5 z 5, czyli z dwóch takich samych liczb, to jest po prostu równe 1. Więc otrzymujemy ostatecznie, że to będzie 2 razy 1, czyli 2 i ta odpowiedź jest tu. Tutaj ten logarytm można było jeszcze troszkę inaczej policzyć, a mianowicie, że jeżeli mamy logarytm o podstawie 5 z 25, piszemy, że to jest równy jakiś tam x, bo jeszcze nie wiemy, ile to jest. I korzystając z własności też logarytmów, możemy napisać, że 5 do potęgi x równa się 25. Ok? 5 do potęgi x sobie przepiszę, a 25 to jest 5 do kwadratu. I teraz z równowartościowości funkcji potęgowej ja te dwójeczki, piąteczki, które tu są, mogę w cudzysłowie mówiąc skasować i zostanie mi x równa się 2. Czyli wyszła mi dokładnie ta sama odpowiedź. I to tyle. Mam nadzieję, że to jest proste. Niemniej jednak, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, możecie spokojnie zadać gdzieś tutaj poniżej w komentarzach. A póki co dzięki za uwagę. To było 4. zadanie i zapraszam Cię do zadania 5. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.